Motkom wulkanu Lamparty, mimo kilku swoich wad, stał się w Polsce dosyć popularnym wyborem, jeżeli chodzi o tańsze klawiatury mechaniczne. Natomiast z biegiem czasu oczywiście konkurencja się pojawiła, poza tym była znacznie tańsza, więc jeżeli na przykład taki Lamparty nie jest w promocji, to ogólnie przestaje być jakkolwiek opłacalnym wyborem. Szczególnie, że w bardzo podobnej cenie występuje w tym momencie Motkom Vulcano Lamparty 2 RGB, którego dzisiaj sobie przetestujemy. Muszę Wam przyznać, że jest to klawiatura, która doprawdy zaskoczyła mnie i to pozytywnie, więc zapraszam na dalszą część dzisiejszego odcinka. Pomyślce Shinobi produkt od Motkom, który w ostatnim czasie miałem okazję użytkować i byłem pod wrażeniem kilkunastodniowego obcowania z tym sprzętem. Klawiatura przychodzi do nas estetycznie zapakowana w czerwone pudełko z obwolutą zawierającą grafiki informacyjne, które wskazują m.in. jakiej specyfiki możemy oczekiwać. Po rozpakowaniu niespodzianka, oto naszym oczom okazuje się papierologia, klawiatura w oddzielnej sekcji, a także odpinany kabel w oplocie, który co najlepsze z jednej strony zakończony jest USB typu C. No nie spodziewałem się. Generalnie sama ilość rzeczy mogła zostać powiększona o kluczyk do ściągania nakładek, ponieważ te są osadzone bardzo mocno na przełącznikach i w sytuacji czyszczenia czegoś jakieś narzędzie będzie w moim odczuciu niezbędne, ponieważ dostęp przy pomocy palców jest bardzo ciężki. Ale moi drodzy, spójrzcie na to, czy ta klawiatura nie wygląda po prostu dobrze? Pierwsza wersja Vulcano Lamparty była raczej zwyczajna. Tutaj natomiast Motkom wyraźnie popracował nad estetyką, nie szczędząc ogólnej funkcjonalności i za to duży plus. Nie dajcie się natomiast zwieść wadze, ta co prawda wynosi około 830 gramów, aczkolwiek sam korpus, który widzicie, wykonany jest z tworzywa, a nie aluminium. Jest to plastik dobrej jakości, grafitowy na górze, czarny pod spodem i nie ugina się przesadnie, ponieważ to właśnie wewnątrz samej klawiatury pojawia się metal. Można było jedynie popracować nad oszlifowaniem, jeżeli chodzi o punkty łączenia plastiku, ponieważ pod palcami dało się odczuć niezbyt gładkie spoiny. Pod spodem znajdziemy kilka punktów stabilizujących, są przyzwoitych rozmiarów, a nawet pojedyncza regulacja kąta nachylenia została wsparta o gumowe elementy. Wpływa to pozytywnie na pozycję urządzenia podczas zabawy. Przewód, cóż, tutaj sytuacja wygląda tak, że jest on dosyć sztywny. Poza tym ubolewam nad jego stabilnym umocowaniem. Jego końcówka wchodzi zdecydowanie zbyt płytko w korpus klawiatury, i efekt jest taki, że wtyczka sprawia wrażenie luźnej, a mocniejsze pociągnięcie może spowodować zerwanie połączenia. Mam takie odczucie, że to może być właśnie newralgiczny element Vulcano w wersji 2. To jednak nie wszystkie rzeczy, które w obrębie wskazanej klawiatury znajdziecie. Przede wszystkim mamy widoczne elementy sterujące, które zostały dodane i są bardzo wygodne. Poza tym jednak ukryto mnóstwo funkcji multimedialnych. A że je ukryto, no to warto, żeby to pozostało w waszych rękach przez jakiś czas, o ile nie macie zamiaru korzystać bezpośrednio z aplikacji, która także jest dołączona. Już od samego początku przy korzystaniu w oczy rzuca się rolka oraz dwa przyciski tuż obok niej. Jej umiejscowienie paradoksalnie jest bardzo wygodne i można w błyskawiczny sposób zmienić głośność dźwięku, bądź też zminimalizować, bądź zmaksymalizować podświetlenie klawiatury, bowiem przycisk tuż obok rolki odpowiada za przełączenie między wspomnianymi opcjami. Kolejny klik to blokada klawisza Windows, aczkolwiek blok dubluje się przy użyciu FN plus Windows. No i jeszcze spójrzcie na same keycapy. Nigdzie nie zobaczycie takich opcji jak play, pauza, kolejny utwór, przeglądanie, kalkulator i tak dalej. Niemniej wszystkie te rzeczy są na klawiaturze, po prostu musicie je zapamiętać, zostały rozpisane w papierowej broszurze. Opcje dostępne właśnie przy użyciu konkretnych kombinacji to multimedia, zmiana podświetlenia, a nawet przechodzenie między profilami pod gry. Tylko czy ktoś ma ochotę faktycznie angażować się w tak zawiłe opcje tutaj, skoro mamy aplikację? Tam zablokujecie Alt F4 czy Alt Tab, zmienicie funkcję przycisków, dodacie makra, które wcześniej nagracie, a nawet w dosyć intuicyjny sposób przekopiecie się przez podświetlenie, którego kierunki można wybierać. Apka jest w porządku, reaguje dosyć szybko i jedyne co w tym momencie mam na myśli to fakt, że Motkom mógłby w końcu ją ujednolicić, ażeby umożliwiała ona obsługę wszystkich urządzeń w obrębie jednego okna. Gdyby jednak w ogóle komuś było mało możliwości, mamy jeszcze lewy górny róg klawiatury. Tak, tam znajduje się port USB 2.0, który także można w wygodny sposób wykorzystać. Tą najbardziej znaczącą zmianą w obrębie Lamparty 2 są oczywiście przełączniki, nie budzące pewne wątpliwości Ultimo, a Gaterony, konkretnie w wersji brązowej, która do mnie trafiła. Naprawdę fajne przełączniki, część graczy ogólnie porównuje je do CRMX, poza tym są osoby, które uważają, że są one lepsze niż Keyle. Naprawdę fajna konstrukcja, przyjemny przełącznik, z którego ciekawie się korzysta, o wrażeniach ogólnie powiem za chwilę, natomiast w tym momencie posłuchajcie, jak one brzmią.
czuć, że te przełączniki są dobrej jakości. Naprawdę ich praca pozostaje bez zarzutu, nie ma metalicznego pogłosu, który w Ultimo lubi się pojawić, nie ma też szorstkości, a jedynie pojawia się przyjemny, dający feedback guzek, którym jest standardem dla opcji Brown. Jednocześnie do wyboru macie także przełączniki Blue, więc o ile chcecie zachować trochę większą ciszę, to polecam jednak mechanizm brązowy, który pracuje bardzo przyjemnie przy nacisku właśnie tych 45 gramów, a żywotność deklarowana wynosi tutaj około 50 milionów kliknięć i tak jak nad Ultimo można grymasić ogólnie, to praca Gateronów podczas pisania czy rozgrywki jest absolutnie bez zarzutu. Stabilność wysoka, klik satysfakcjonujący, no i sprężysty. Osadzenie także solidne. W ogóle śmiem twierdzić, że Gateron pod względem znanych mi konstrukcji Brown wypada znacznie lepiej, aniżeli to, co oferuje właśnie w tej kolorystyce Kale. Takie są moje prywatne odczucia z codziennego działania. Nie mam zatem zdecydowanie do czego się przyczepić w obrębie Gateronów, to bardzo dobra konstrukcja, którą z czystym sumieniem mogę polecić. Z rzeczy, które natomiast w codziennym użytkowaniu mogą, powiedzmy, wymagać przyzwyczajenia, no przede wszystkim layout. O ile samo TKL nie jest niczym zaskakującym, to krótki shift po lewej stronie i duże enter przez pierwsze dni mogą budzić mieszane uczucia. Do tego trzeba się przyzwyczaić, przywyknąć. Sama faktura keycapów ogólnie rzecz biorąc jest szorstka, ale jest to ABS, więc z czasem trochę się wyślizga. Spację przy okazji obdarzono drobnym malowanym nadrukiem, który po kilkunastu dniach wyraźnie ma czarne przebarwienia. Można zatem spokojnie uznać, że akurat Volcano jako napis za jakiś czas się wytrze. Dla miłośników większej ilości kliknięć, także warto nadmienić, jest pełny anti-ghosting. Przechodzimy do podsumowania i zacznijmy od tego, że naprawdę jeżeli macie ochotę kupić Volcano LAN Party 2 i zastanawialiście się, czy jest to dobra klawiatura, to kupcie. Nie zawiedziecie się, generalnie można powiedzieć o tej konstrukcji wiele dobrego, owszem ma pewne wady, o których za chwilę, ale najpierw zalety. Przede wszystkim przełączniki, 250 zł mamy Gaterony, a nie Ultimo, więc to solidna, dobra zmiana i mam nadzieję, że duża część producentów również uderzy w Gaterony, a nie będzie kurczowo trzymać się Ultimo w zawyżonych cenach. Do tego należałoby dołożyć samą konstrukcję, która moim zdaniem jest dobrze zrobiona, fajnie skomponowana, jeżeli chodzi o sam design, może się podobać, miło, że z keycapów zniknęło mnóstwo dodatkowych symboli, które tak czy inaczej funkcjonują, mamy również port z tyłu, z którego możemy korzystać, więc pod tym względem jak najbardziej na plus. Na minus natomiast zdecydowanie przewód i sposób jego mocowania, to koniecznie trzeba poprawić, ponieważ w tym momencie wtyczka jest dosyć chybotliwa i poniekąd wzbudza obawy o to, że możemy utracić sygnał podczas rozgrywki. Co prawda, kiedy grałem w gry, coś takiego mi się nie zdarzyło, aczkolwiek trochę kusiłem los, zacząłem ten kabel naciągać do skrajnych wartości i raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że podświetlenie RGB działało, natomiast sygnał bezpośrednio z klawiatury nie trafiał już do naszego komputera, więc jest to rzecz krytyczna, którą koniecznie trzeba poprawić, przede wszystkim pogłębiając bezpośrednio port pod nasz przewód. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać, co myślicie o Modcom Volcano LAN Party 2. Czekam na wasze opinie w komentarzach, chętnie podyskutuję. Nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli wam się spodobał, no i subskrybować kanał, żeby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia, cześć!